Uwaga na tę ważną wiadomość, którą Matka Boska przekazała w Medjugorje wizjonerowi Iwan 3 lutego 2024. Ale najpierw muszę wyjaśnić istotny szczegół, aby to objawienie miało sens. 17 czerwca 2023 roku Matka Boska ostrzegła Ojca Oliwirę, że w październiku rozpocznie się okres wielkiej ucisku. Jako potwierdzenie osobistej prośby, którą do niej zwrócił się ksiądz, Matka Boska obiecała wysłać znak 13 października. Zgodnie z oczekiwaniami, 13 dnia ojciec Oliveira otrzymał znak, który mu zapowiedziano. Ponieważ ten znak dotyczył wielu osobistych spraw księdza, jego duchowy przewodnik pozwolił mu najpierw ujawnić światu jeden z ważnych szczegółów. Podczas objawienia kapłan doświadczył zjawiska oświecenia sumienia. Choć w minimalnym stopniu, ale z dużym cierpieniem poczuł ból swoich grzechów tak, jak to widzi Bóg. I jeśli nie Matka Boska, to ból ten byłby znacznie większy. Ostrzegł świat, że nadchodzi coś znacznie gorszego. Jaka jest treść przesłania Matki Boskiej i dlaczego jest tak pilne? Jaka jest relacja tego przesłania dla Iwana z oznakowaniem Ojca Oliwiry? Słuchajcie uważnie ważnej wiadomości Matki Boskiej dla wizjonera Iwan. Drogie dzieci, jesteście w momencie łaski i zapraszam was do modlitwy o pokój w waszych sercach. Drogie dzieci, pracujcie i módlcie się o waszą osobistą przemianę i zajmujcie się waszą osobistą przemianą. Bądźcie świadkami pokoju na tym świecie. Bądźcie moimi wyciągniętymi rękoma. Jestem z wami i jeszcze dzisiaj daję wam moje matczyne błogosławieństwo i wstawiam się przed moim synem za każdym z was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Na końcu objawienia widzący Iwan Dragiczewicz zawsze zaznacza, że Matka Boska modliła się przez pewien czas o pokój na świecie. Z tej modlitwy o pokój zniknęła, pozostawiając świetlisty znak na krzyżu z pozdrowieniem. Idźcie w pokoju, moi drodzy dzieci. To, co Matka Boska chce nam przekazać w tej wiadomości, jest niezmiernie ważne. Wypowiedziała dwie bardzo istotne rzeczy. Pierwsza z nich to: drogie dzieci, pracujcie, módlcie się i zajmujcie się swoją osobistą przemianą. Wzywa zatem do indywidualnej konwersji z naległością. Widząca Miriana z Medjugorje powiedziała, że gdy zaczną się tajemnice, wielu będzie wyrywać włosy z głowy. To nic ci nie mówi? Uważam, że to będzie ostrzeżenie z Garabandal i będzie związane z oświeceniem sumienia. Podczas tego strasznego wydarzenia ludzie z całego świata będą indywidualnie odczuwać ogrom bólu swoich grzechów. Większość ludzi w tym momencie nie dąży do sakramentu spowiedzi, żalu za swoje grzechy i pokuty za swoje grzechy. Dla tych osób, niestety i prawdopodobnie, ból będzie tak wielki, że mogą nawet umrzeć ze strachu. Wyobraź sobie, twoje sumienie się otworzy i zobaczysz powagę swoich grzechów, przechodząc przed swoimi oczami z takim samym bólem, jaki Bóg widzi i odczuwa. Na tej wiadomości można zauważyć, że 4 lata temu, kiedy świat został zmuszony do praktycznego zatrzymania się przed nieznanym wirusem i byliśmy izolowani w celu zapewnienia przetrwania, wiele osób nie mogło nawet zobaczyć swoich rodziców ani bliskich krewnych. Zostaliśmy zmuszeni do izolacji w domu, niemal porzuceni. Wtedy wiele osób straciło życie i nie miało szansy ani czasu na spowiedź, ponieważ księża także byli izolowani. Przechodziliśmy przez bardzo poważne sytuacje i wobec tak okropnej sytuacji nikt nie miał wystarczających warunków, aby żałować swoich grzechów. Coś podobnego jest przewidziane w proroctwach i może się to ponownie zdarzyć na świecie. Dlatego nie czekaj, aż na świecie znowu wydarzy się coś podobnego, ani na cokolwiek innego, co uniemożliwi ci dostęp do sakramentów, które Kościół z taką miłością i tak wielką miłosierdziem ci oferuje. Masz szansę na swobodny dostęp do sakramentu pokuty, abyś naprawdę mógł się żałować i zająć swoją osobistą konwersją, tak jak nieustannie prosi Matka Boska w tej wiadomości i wielu innych. Drugą rzeczą, która przyciąga uwagę w tych ostatnich przesłaniach, jakie Matka Boska daje widzącym w Medjugorje, jest to, że zawsze prosi: zapraszam was do modlitwy o pokój w waszych sercach, o pokój w waszych rodzinach i o pokój na świecie.
A widzący Iwan relacjonował, że przed pożegnaniem Matka Boska przez pewien czas modliła się, z wyciągniętymi ramionami, o pokój na świecie. Nieprzypadkowo przyszła do Medjugorje jako królowa pokoju. Ta wiadomość ma ogromne znaczenie. Jesteśmy dopiero na początku tego roku, a każdego dnia widzimy i słyszymy coraz więcej wiadomości zagrażających światowemu pokojowi. Pomimo eskalacji konfliktów, królowa pokoju nadal wstawia się i modli się, prosząc o to, aby ludzkość zaakceptowała pokój, pojednanie i porzuciła mroczne plany zniszczenia. W obecnym świecie i Kościele istnieją dwa punkty, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Pierwszy punkt. Nasza Najświętsza Matka przypomina nam, że żyjemy w czasach łaski. Ale możesz zapytać, jak możemy być w czasach łaski, gdy widzimy globalny krajobraz konfliktów w różnych krajach, narastające katastrofy naturalne, które biją rekordy zniszczeń, różne chaotyczne sytuacje związane z utrzymaniem się oraz Święty Kościół, który rozpoczyna swoje kalwarium. Ten czas łaski odnosi się do ponad 40-letniego okresu, kiedy Matka Boska codziennie przychodziła z nieba na ziemię do Medjugorje. Obecnie trzech widzących ma codzienne objawienia, a obecność Maryi pośród nas jest największą łaską. Czasami przychodzi i nic nie mówi podczas objawienia. Ale te są najważniejsze objawienia, ponieważ jej obecność dowodzi, że jest z nami i pokazuje, że mamy Matkę. Sama powiedziała, że głównym powodem jej codziennych przyjść jest szansa, jaką jej boski Syn daje nam, aby przeżyć ten czas łaski i miłosierdzia, pomimo prób, przed najgorszymi wydarzeniami, które nadejdą na świecie i w Kościele. Drugi punkt. Matka Boska ponownie prosi nas o modlitwę o pokój serca i o zajęcie się naszą osobistą konwersją. Pewnego razu, w Medjugorje, nasza Najświętsza Matka udzieliła nam istotnej nauki, jak uzyskać ten pokój w sercu, który polega na modlitwie, ale przede wszystkim na niezagłębianiu się zbytnio w problemy. To znaczy, nie martwienie się zbytnio sprawami, na które nie ma odpowiedzi lub które są bardzo skomplikowane lub trudne. Powinniśmy powierzyć je Bogu w modlitwie, ponieważ istnieje wiele zła na świecie, które rozprzestrzenia się nawet w częściach Kościoła, których nigdy nie zrozumiemy. To tajemnica niegodziwości jest biblijna. Na przykład, jeśli kiedykolwiek zauważysz, że kapłan zachowuje się w sposób sprzeczny z nauczaniem katolickim, etycznym i przeciwnym świętemu powołaniu, jakim jest kapłaństwo, nigdy nie oceniaj ani nie próbuj dowiedzieć się dlaczego. Po prostu módl się za tego kapłana. Oddaj go w ręce świętego i miłosiernego serca Jezusa, z miłością przez wstawiennictwo Matki Bożej, prosząc o to, aby Duch Święty oświecał. Jeśli postępujesz w ten sposób, stosując to w swoim życiu i w innych sytuacjach, będziesz żył znaczną częścią tej istotnej i cennej wskazówki od naszej Matki. Nasza Matka zawsze będzie po naszej stronie, broniąc życia, dlatego modli się o pokój na świecie. Módl się za przywódców światowych, ponieważ ich jedynym zadaniem jest modlitwa o to, aby Duch Święty ich oświecił. Módl się również o pokój, zwłaszcza o to, aby przerażający trzeci wielki konflikt światowy nie wybuchł, używając energii N. Niech Matka Boża Opatrznościowa, Królowa Pokoju, wspomoże nas we wszystkich naszych rzeczywistościach i udzieli pokoju w sercach, w rodzinach, w Kościele i na całym świecie. Amen.